Siemaneczko, czołgiści i czołgistki. Już jutro czeka na nas wielki dzień, ponieważ do World of Tanks zawita piąta edycja warsztatu. Edycja, w której zobaczymy niezwykle skutecznego snajpera, czyli brytyjskiego Vickersa MBT MK3. Czołg wyjątkowo drogi, a to dlatego, że w przeliczeniu na złotówki kosztuje niemal 800 zł. I teraz pojawia się kluczowe pytanie: czy warto tyle wydać? To zależy. Okurna. Jestem dzbanem. Dla niektórych Wikers to trochę taki leopard, troszkę centurion, ale już teraz pragnę podkreślić, że zdecydowanie bardziej pasuje tutaj porównanie do Leosia. A to dlatego, że centurion jest inny jest wyraźnie twardszy i można nim zajmować bardziej ryzykowne pozycje. Dla kontrastu, grając z wystarczy jeden błąd, aby skończyć w garażu. Co jest jeszcze ważne? Mnóstwo graczy spekuluje, że zaraz po wydaniu Wikersa dojdzie do nerfa leoparda. I czy tak będzie? Oczywiście jest pewne ryzyko, ale szczerze mówiąc, wątpię. Wargaming doskonale zdaje sobie sprawę, że źle wyglądała ostatnia sytuacja z Lyonem i to. i ponownie powtórzenie tego samego błędu byłoby głupotą. Szczególnie, że choć Leopard jest niezwykle popularny, to nie sprawia problemu, bo łatwo się go niszczy, nie bije za tysiąc, a jego wyniki, jak sami możecie zobaczyć, wcale nie są najlepsze. Dlatego, jeśli kieruję wami myśl, że muszę kupić Wikersa, bo zaraz Leoś będzie zepsuty, to uspokajam was. Że raczej tak nie będzie, no ale pewne ryzyko zawsze jest. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co. Im teraz nie miał ręki. Co więcej, zostało jeszcze kilka kwestii do poruszenia, ale o nich Max powie za moment podczas kolejnych bitew na żywo. Bardzo dziękuję za ten piękny wstęp. I tak jak powiedziała wam Natalia, no nie wydaje mi się, aby był sens porównywać Wikersa do Centuriona, to są jednak dwa różne pojazdy, ale jak coś, gdybym miał wybrać jednego, to wybieram Centuriona, ponieważ no wolę po prostu troszeczkę żywotniejsze czołgi, jak coś jest super miękkie, no to wtedy, no powiedzmy, że gra mi się średnio, mam pewne problemy w niektórych bitewkach, szybko ginę, szybko mieram. I tak samo, no nie wydaje mi się, aby Wargaming chciał nerfić Loparda, no posłuchajcie. Kiedy by najpopularniejszą dziesiątkę, to jaki byłby hejt na nich, no byłby przeogromny. Także oni doskonale wiedzą, że to będzie po prostu ciężka sprawa. to nie było tak popularne i tak. No hejt był przeogromny, no to tutaj po prostu nie chcą robić sobie niepotrzebnie dramy, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie miesiące, gdy faili trochę zrobili. No takie są fakty, faili było mnóstwo. Także to są takie moje rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, moje przemyślenia. No ale nie tylko to, ponieważ na przykład chcę to poruszyć temat takiego ciekawego wątku podanego przez Vote Express, czyli jak sprzedają się te dziesiątki w wydarzeniu Warsztat. Jak to wygląda przez kolejne eventy. No i na przykład napisali, że Lion, który był w drugiej edycji. No, sprzedawał się nieźle, bo tam 65 tysięcy lionów sprzedało się w niecałe 3 godziny. Jeśli chodzi o Camp Panzera, który był w trzeciej edycji, tam w niecałe 4 godziny sprzedało się 75 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o ten ostatni warsztat na 452k, który był w okresie zimowym, czyli no teoretycznie lepiej niż teraz, to ten um, obiekt sprzedał się w ilości 80 tysięcy w 7 dni. Aż 7 dni trzeba było. Poczekać, żeby się sprzedało tyle maszyn, także to pokazuje, że jest taka tendencja raczej spadkowa i ludzie tym warsztatem nie są już tak bardzo zainteresowani. Nie są chętni płacić tak ogromne kwoty za pojazdy, które są albo słabsze, albo podobne do drzewkowych. I no ja też mam taki cel w sumie tym filmem, bo zagrałem tym człowiekiem już więcej bitew. Nie tyle, żeby was zniechęcić, co. Podkreślić, że jeśli macie wydać naprawdę bardzo dużo i potem żałować, to lepiej go nie brać. A jeśli macie dużo surowców, przygotowaliście się, no to spoko, to bierzcie sobie. Ale to nie jest tak, że ten czołg jest po prostu potrzebny wam za wszelką cenę. Jak go nie zdobędziecie, to będzie koniec świata. Po prostu pragnę was uspokoić, trochę tak przestrzec. OK, mam nadzieję, że to jest jasne. Też pomyślałem sobie, że w dzisiejszym odcinku zagramy z zestawem, którego jeszcze nie pokazywałem, a to yy, warto po prostu przetestować, czyli zestaw z turbo sprężarką. Były takie komentarze pod filmem Multi, zobacz jak tutaj będzie z turbo, no bo to będzie wtedy szybsze, prawda? No i co, mamy teraz zestaw turbo, cichy układ i dosyłacz. Osobiście raczej tak nie planuję grać, ponieważ 55 na godzinę tyle ten czołk idzie bazowo, to jest dla mnie dużo. Dla mnie to jest wartość wystarczająca, ale dla niektórych to może być za mało i dlatego zobaczymy sobie jak tu będzie się grało z turbo, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. Może venta dawać po prostu więcej. Nie wiemy jak to, jak to będzie. Także takie rzeczy do powiedzenia mam. Jeszcze chyba tam ktoś pisał w komentarzach, bo staram się ogólnie te komentarze czytać, żebyście się nie... Bali, że kurde. Napisałem i nikogo do nie obchodzi. Widziałem też taki komentarz, że warto byłoby założyć wyposażenie różowe, fioletowe. Bo, no jak kogoś stać na czołg za 800 zł, to raczej go stać na wyposażenie dobre. To jest bardzo trafny komentarz. Ma to sens, no bo jak ktoś jest taki zamożny, żeby sobie taki czołg kupić. To co to za problem kupić dobre wyposażenie? No ale z drugiej strony, jeśli będzie mi dobrze szło na wyposażeniu za kredyty no to znaczy, że tym bardziej będzie mi dobrze szło na wyposażeniu takim bogatszym, prawda? No będzie różnica, no będzie, ale tak czy siak powinno być i tak całkiem, całkiem solidnie, więc wydaje mi się, że raczej nie jest to jakiś tam bardzo duży problem i spokojnie można powiedzieć, że na wyposażeniu za kredyty można grać. Postanowiłem dokonać jednej rzeczy, czyli zamontować cichy układ różowy, no ale mówię, no wydaje mi się, że tak czy siak będzie raczej grało się dobrze. Zrobiliśmy w tej bitwie taki wynik, powiedziałbym, że średni, 4200 widocznych, ale bitwa była ekspresowa, 15-3. I uważam, że jeśli w takiej ekspresowej bitwie mogę zrobić tyle, a to mówię, była zdecydowanie za krótka, zbyt jednostronna bitwa, to w takich dłuższych jeszcze łatwiej będzie um, wykręcić fajny wynik. O, jeszcze jedna pecha na ślepo, więc 4500 to jest najwięcej w tej bitwie. No, wydaje mi się, że to starcie pokazało, że jeśli chodzi o DPM, naprawdę, tym Vickers może robić robotę. Niestety, no, na minus 17 17000. Też widziałem te komentarze, czy to będzie ekonomiczny czołg do grania. Wydaje mi się, że trochę tak, no bo jednak ta penetracja na podstawowych jest dobra, ale jeśli rzuca Fuldychy, no to pewnie Goldzik będzie też troszeczkę przydatny, prawda? Też jest plus, że macie te pociski hash, które są dość tanie, kosztują 950 srebra, mają fajną penetrację i tak dalej. Więc to była pierwsza bitwa, przechodzimy do kolejnej. Tym razem dostajemy mapkę Perłowa Rzeka, losowanie znowu na Fuldychy, więc trudne. I mamy zestaw z wzmocnieniem, dokładnie eksperymentalnym wzmocnieniem. Mam nadzieję, że to nie będzie pomyłka i sprawdzi się to jakoś w tej walce. Na razie jednak powiem szczerze. Jest trudno, ponieważ 907 w pozycji na wieżę to jest czołg, z którym nie chcę walczyć, będzie bardzo ciężko go rozwalić. Ale dostał chyba w garnek. No, działo jest celne, więc y, może takie pechy po prostu dawać. Ale aż tak bardzo, mówię, nie chcę się pchać, bo mam sporo obawy, jak to się skończy. Szczególnie, że są jeszcze dwie arty. Dwa razy te 92. Od tego lepiej tym nie zebrać, bo może być y, katastrofa. Wykorzystajmy sobie fajnego boosta. I podjedźmy od tej strony. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się zaskoczyć wrogów. I też kolejna kwestia, która mi teraz w sumie przyszła do głowy jak czołg ten zakupić najlepiej? No prawda jest taka, że jest już troszeczkę za późno, aby się przygotować. Można, ale teraz to już jest mniej opłacane. Najlepiej. No to wiadomo, że byłoby wydać free xp i schematy, a free Xpa zrobić sobie z czasu, kiedy była zniżka. Jakby za jednego golda było 40 frexpa. No i to był całkiem, całkiem fajny kurs, z którego warto było skorzystać. Teraz no już nie jest tak dobry kurs. Jest normalny, 1 do 25. Także no nie opłaca się teraz już po prostu tak bardzo konwertować, no ale jak komuś bardzo zależy, można dalej tak działać. I oczywiście schematy. No oczywiście schematy cały czas też są bardzo Wskazane. Ja sam planuję tak zrobić, żeby wykorzystać właśnie schematy FreeExpa. Nie będę miał w ten sposób najwyższej cyferki, bo jeśli komuś zależy na najwyższej cyferce, no to wiadomo, że powinien korzystać z jednej waluty i szybko wklepać sobie ją. No ale nie oszukujmy się, cyferki nie są aż tak ważne. Cyferka na czołgu, na wieży, wyniku ci nie zrobi, a jednak potem jest taki trochę żal, że po prostu wydało się bardzo, bardzo dużo i nie ma się na przykład na późniejsze wydarzenia, a na pewno więcej wydarzeń w tym roku jeszcze będzie. W jutrzejszym filmie poruszymy sobie temat, co będzie planowane na sierpień, a trochę będzie na wrzesień, na październik. No Wargaming nam troszeczkę szykuje tych eventów. Kurde, powiem Wam, że jest problem z naszą bazą. Rywale nam tutaj wbili. I mają grilla, Ebera, Leoparda, dwa TVPki, Bachata. Naprawdę jest tutaj groźnie, niebezpiecznie. Postaram się co zrobić, to wykorzystać tą skałę. O, właśnie, ta skała, aby stać w miarę bezpiecznie i sobie strzelać w losia. Loś, pokaż. Dziękuję bardzo. Arta na szczęście spudowała. No trochę się bałem. Jak to leciało? Nie patrzymy nawet na kierunek. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Odbiłem coś, kurde. Rzadko to się zdarza, ale zablokowaliśmy strzał. Zobaczcie, leoparda. No, 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 fajnie. Leopard? No, niestety, ogłuszony nie trafiam. Jedziemy, jedziemy, ponieważ jest 9 do 9. Mamy tutaj pomoc E50M. Wydaje mi się, że baczat gdzieś tutaj powinien być po naszej prawej stronie. Tylko jeśli nas wykryje. Możemy dostać w bok od grilla. To jest ryzyko, które podejmujemy. Jest baczacik, zobaczcie, jest na ogrysku. Niestety nasz nie trafił w niego. Teraz my trafiamy, grill mierzy. Proszę tylko nie we mnie, proszę nie! Olu, mam farta, naprawdę mam farta w tej sytuacji. Grill tylko za zero Czy mogę mu oddać? Nie dam rady, ale chowam się, chowam się. Babok już się świeci, niestety nasz sniper nie trafił. Te 9 2 Podjeżdża, chowa się za tą skałą. A ja zastanawiam się, o co chodzi z tym grillem? Co jest nie tak z tym grillem? Czemu tego grilla nie widać? Ten strzał nie wiem gdzie poleciał. Co to kurka było w ogóle ty? Jaki kalafior w ogóle? Nie mam pytań. Nie mam komentarza, co to było. Co to było, co to było? Babok zdjęty grill, dostaje w piernicz. Chyba możemy tą rundę wygrać. Wydaje mi się, że jest taka szansa. Eee, TVP Pytanie, ile ma życia? Zniszczył tam naszą błyskawicę. Mało, 700, dobrze. Czyli całkiem, całkiem to wygląda babok. Pracuje, ale nie trafił. Dobra, to wbijamy tam. Wbijamy tam na kozaka. Nie będziemy się tutaj cykać. Wydaje mi się, że chyba najbardziej oczywiste jest to, że wyjedziemy od tej strony. Tutaj mi się wydaje, że rywale najbardziej się nas spodziewają. I w związku z tym pojadę od tej mańki. Od bardziej lewej. Mam nadzieję, że tu nie mierzy. No, jakby tu mierzyła, byłoby cienko. Jest E4, zobaczcie. TVP będzie zaskoczony przeze mnie. Także to będzie dobra rzecz. Super. E4 jest tyłem. E4 jest tyłem. Oho, obraca się. Dostała w gąskę. Arta! Nie! Nie, 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 nie. No nie. No tak się nie robi. Kumpel. No i sytuacja jest ciężka. Nie wiem, czy on wygra tym T57 heavy. Teoretycznie jeszcze może spokojnie, bo potrzebuje trzy strzały. Nawet nie cztery, ale trzy z magazynka. Jest czwórka bokiem T57 heavy może to wygrać. Raz, dwa. Nie polosowało mu. Trzy na szczęście losuje. Wygrywamy, ale... Trochę mi się. Humor popsuł. Tak to wygląda, pierwsza klasa, wsparcie, na szczęście sporo asysty, bo 1800, ale poza tym, <laughs> wiecie doskonale co mam do powiedzenia. Murowanka, to naprawdę spoko mapka jeśli chodzi o snajpienie sęk w tym, że potrzebny jest light, a tak się składa, że my lighta, no to kurdy, nie mam. Mamy za to kobrę, która coś tam podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża. Musimy sobie z tym radzić. Mamy już pierwszy cel, jest to E-50, które... Chciałem poczęstować na ślepo. Widzimy cel, jest kunce pancer. Jest także Paton de Tank. On strasznie tym Patonem ciśnie. Kurde, gościu. Niczego się nie boisz. Nie wiem czy wiesz, ale nie grasz najmocniejszym czołgiem w WoCie. <laughs> no niestety, dla Patona to już jest koniec. A nasi trochę tym laskiem podjeżdżają. I choć nie jestem twardzielem, choć nie jestem czołgiem, który tutaj może przełamać front, to postaram się coś podziałać, żeby, no jednak było ciekawi dla was, więc działajmy, działajmy. Postaram się zająć tą górkę. Lampy na razie nie mamy. Ten cichy układ, możliwe, że coś nam daje. Kunce pancer jest do sieknięcia. Jeszcze gąsk mu zdjęliśmy. Czy on nas widzi? Nie widzi nas. To jest świetna wiadomość na ślepo. Nie wiem, czy wejdzie. Już mógł się naprawić. Miał czas. Eee, Fosz 155, dobra. Jest FOSS 155 boczkiem, to musiało wejść idealnie. Czy nas widać? Widać nas, czyli jeśli tam dużo osób snajpi, zaraz coś zbiorę pewnie. Ale nawet ja chcę dostać jakiś strzał, chociaż z jeden, żeby ocenić, właśnie czego się tu spodziewać. Co tu się w ogóle może dziać. Czasami zebranie pocisków wcale nie jest takie złe, bo przynajmniej masz sygnał. O, tu są czołgi. A czasami jest też tak, że nic nie zbierasz, nagle wyjeżdżasz i pyk, pięć czołgów się aktywnie. Więc z tym to naprawdę bywa bardzo różnie. Teraz tak patrzę na minimapę, Zobaczcie, jakie tu jest skupisko. Też widzicie, jest naprawdę mnóstwo tam czołgów. W związku z tym, dobrze byłoby to wszystko posnajpić. Tylko, tak samo jak wcześniej mówiłem, trzeba mieć zwiadowcę. Na szczęście tutaj coś takiego się dzieje, co może nas cieszyć. Ktoś z naszych podświetla to towarzystwo. Tylko, że muszę zająć się teraz kunce pancerem, który do nas strzelił i się odbił. Mimo, że narzekałem, że ten czołg nie odbija, zobaczcie. Kolejna bitwa i znowu coś tam zablokowane, więc mimo tego mojego narzekania ja zawsze będę narzekał, dlatego jestem Polakiem. Mimo tego narzekania ten pancerz potrafi czasami pozytywnie. Zaskoczyć. W tej pozycji raczej jesteśmy dość bezpieczni. Poza Artą, znowu są dwie, znowu jest te 92, ale drugi raz od Art nie dostanę. Nie wierzę w to. To, 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 to by oznaczało, że czas sprzedać konto, widzowie. Żartuję, żartuję, żartuję. żartuję. <laughs> to by oznaczało, że trzeba wyłączyć Volta na dzisiaj po prostu, tak? Okej, okej. Hmm Staram się bazować na tym krzaczku i wykryć T54. Pamiętajmy, że Rywale mają Artę, ale my też mamy Artę, więc no. Skoro wszyscy mają Artę, no to. Niech ona tutaj popracuje troszeczkę. T54 boczkiem dostał ładnie. Okej, okay, mamy lampkę. Ale Arta faktycznie strzeliła, tak jak wam powiedziałem. A więc miałem dobrego czucia, że warto tutaj dla niej coś działać. Jest tutaj wcelowana. A jaj, 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 ciężkie te walki mam. Nie są to takie walki przyjemne, że wiesz, stoi sobie w pozycji, wszystko się świeci, tylko ja muszę sam podświetlać, sam działać, sam kombinować. To jest dużo trudniejszy odcinek niż ten pierwszy, który nagrałem o Wikaresie. Ten wymaga ode mnie znacznie więcej. No, taka prawda. Ale czy to źle? Może będą gorsze wyniki, ale z drugiej strony dla was lepiej, bo widzicie czołg w trudnych warunkach bardziej wymagających E-50M powinno to wyrwać, nie wiem czemu to nie weszło kurde, jestem zły na ten pocisk beczka ładnie, ale niskie losowanie 326 arta Uff. dziękuję bardzo, bardzo dziękuję nie wiem kto to przestrzelił, czy to było T-92 czy czatynka, ale chyba czatynkę. bardzo dziękuję za okazanie litości. On szyjna na ślepotu. On tu zaraz strzeli. A wiedziałem, ja nie jestem aż taki dzban koleś. No słuchaj, no słuchaj, a ja tutaj wiesz. Nie gram w oto od wczoraj. Ja widzę, jak ktoś jest chętny blindować. Ja to sobie zdaję sprawę. Nie ze mną takie numery. Ale martwi się, że mimo, że mamy tutaj takie dość duże skupisko, to do przełamania nie ma chętnych. Wszyscy raczej tak dość defensywnie. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że jest lęk naszej drużyny przed atakowaniem fosza. Tam pewnie jest fosz. Może nawet tam są dwa fosze. No i wiadomo, nie ma chętnych, aby z tym towarzystwem walczyć, bo to jest bardzo bardzo niebezpieczne. Zastanawiałem się, czy będę miał lampkę, wiecie od kogo? Od kuncę pancera. Ale kunce pancer mnie nie wykrył. Ja za to wykryłem teraz fajnie fosza, który się przemieszcza i to jest dla niego błąd, bo nasi mogą go wysnajpić. Panowie, snajpimy, snajpimy, snajpimy. Halo, halo. Kunce pancer powinien paść, też byłoby cudownie. Byłoby łatwiej potem w lesie już. Byłoby dużo łatwiej niestety. Nie, nie ambicia. E50M puści blinda właśnie, wiedziałem. Ja cię znam kolego, kunce pancer, zabijmy go proszę. I to odkrącę pancera. No, ten strzał był bardzo ważny dla naszej strategii w ogóle w bitwie. No i lipa. No i niestety lip tam. Szkoda. Jest fosz. Ja nie wiem, czy on mnie widzi. O, widzi, widzi, widzi. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. To jest fosz 155. Jednak trzeba tutaj wiedzieć, z czym zadzieramy. Staram się go sprowokować do kiepskiego strzału. Ale no, gościu taki się wydaje troszeczkę być. Nieogarnięty na szczęście? Tylko jeszcze dwie arty, prawda? Jest 4 do 7, więc ogólnie życie trzeba szanować. To na pewno jest bitwa, która będzie, będzie wymagać od nas dużej liczby życia. Jest fosz. To ten co podjechał. No nasi mają na pewno niego przestrzał. Z lasu może koncept ma. No proszę. No proszę, ktoś strzeli? Nikt, serio. Mmm... Szkoda. A naprawdę, no tak stał bardzo, bardzo źle, na takim wzniesieniu, aż się prosiło, aby go dobić. Ja sam oczywiście, no nie chciałem ryzykować, no ale chyba nikt nie powinien mieć o to do mnie pretensji. Szczególnie, że w tym lesie, w ogóle jest już źle, ja tutaj powinienem uciec stąd. Zobaczcie, jak to wygląda w tym lesie, beznadziejnie. Hmm, fosz. Dobra, zdjęty. Aaaah. Albo musimy lasek, wiecie co zrobić, wyczyścić, co będzie kosztowne, bo tu jest jeszcze jeden forsz, albo musimy stąd pierniczać. Tylko wiadomo, ucieczka z lasu nigdy nie jest taka pewna. Nie wiadomo, czy my możemy tutaj uciec, czy ktoś nas nie zespotuje. A ja nie gram czołgiem, który jest lightem, ale mimo wszystko spróbuję się stąd wycofać, bo no nie chcę tutaj zginąć. Jeszcze mam tyle życia. Że no tysiaka powinienem móc zrobić, co nie? Taki dodatkowy tysiak. Byłby bardzo fajny, bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bezeta tam jest Waffentragera, no to nic nie zrobię z nim. W ogóle stanałem się co nasz w ogóle zrobił, że tam pocisnął. Gościu Tedekiem atakuje i kiedy jest. Kurde, 5.12 no ale cóż, odważny kolega, odważny. No i tutaj postaram się posnajpić coś. Postaram się coś posnajpić, udało nam się z pomocą koncepta zdjąć T-54, no i walczmy, walczmy najdłużej jak się da, przeciągajmy tą bitwę. Ja staram się też teraz tak mocno kręcić bączki, żeby wiecie, nie zginąć od arty. A nasza arta w ogóle wygrała pojedynek z KPZ-em, co jest w ogóle imponujące, szacun dla niego. IMX. Y, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry panu, E-50M, podjeżdża. Aj, szkoda, 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 szkoda. Arta? Dobra. Unik zrobiony. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że i tak moje dni są już policzone. Muszę y, wykryć coś tu pod jeszcze. Nie wiem co to. Może kunce-pancer? O nie. To nie jest kunce-pancer. To jest coś znacznie gorszego z mojej perspektywy. Ale na szczęście ten fosz trochę nie ogarnia. Obiadę go sobie. Dobra, pięknie. Waffen trager. Kuncę pancer. Kunce pancer musi paść pierwszy. Super. Spróbuję zdjąć jeszcze E50M. Nie da rady E50M nie widać. Zmieniłem pociski na haeczki. Arta. Nie trafiła. Dobra, Waffentragerek. tragerek. Waffen tragerek, Nie wiem czemu to nie weszło. Kurde. Mm. Muszę zdjąć E50, jest groźniejsze według mnie teraz. Dobra, nice. Waffen trager, kurna. Piksele wystają. To jest w sumie do wygrania jakby porobić Waffen Tragera. E, yy, bezeta od prawej strony. Kurde, ale sytuacja, to można wygrać, to jest realne. Muszę zdjąć bz -tę. Niestety, kurde, nie przebito pancerza. Ale ona strzeliła, ona ładuje. Jakby teraz wychylić, może ją zdejmę. Za zero. Kurna, niestety. W każdej chwili możemy zginąć od wiecie czego. Odarty. Pudło. Waffentrager wychyla na mnie. Waffentrager musi teraz paść. Hmm. Zamykają już mnie, już nie mam szans. No niestety, jakbym z tego gościa w BZ trafił za zero, nie tylko z demedżem, to mógłbym to wygrać. Szkoda, a to było do wygrania. To było do wygrania. Ta runda mogła być zwycięska. Kurwa, ale byłby wyciąg fajny. Na nowym czołgu. No niestety, ale chyba moja najlepsza bitwa tym czołgiem. 8000. 6 fragów, nie pamiętam, jaki jest mój rekord w tym momencie, ale naprawdę, no, bitwa, no fajna, mogła być. Ale zawsze słowo klucz mogła być, co nie? Mogła być. Także cóż moi drodzy, pokazałem wam trzy bitwy wickersem, trzecia chyba najfajniejsza. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Yy, no i czekamy, czekamy na jutrzejszy dzień, na jutrzejszy wieczór, godzinę 19. Czasu polskiego. Dajcie znać. Który czołg Waszym zdaniem jest lepszy? Leopard czy już po tych wszystkich testach Vickers? No dla mnie z tych dwóch powiem uczciwie Vickers. Dla mnie jest lepszy od Rosja, Ale gdyby włączyć do tej puli trzeci czołg Centuriona, no to wciąż wolę Centuriona. Tak jednak no mówię, e, chcę żebyście mieli pełną e, moją ocenę sytuacji znaną. No i to tyle ode mnie. Do zobaczenia wszystkim na live. Do zobaczenia. Pa, pa.